Pewnym problemem, którym często się spotykam u początkujących użytkowników Adobe Premiere jest to, że pliki, które były użyte w projekcie są przenoszone na inną partycję bądź były zawarte na dysku zewnętrznym, dysku twardym. Następnie dysk twardy został odłączony od komputera, no i oczywiście program nie potrafi znaleźć tych plików. Otworzę tutaj pewien projekt, który właśnie tak spreparowałem w momencie kiedy pliki nie znajdują się w tym miejscu, w którym były oryginalnie, dostajemy okno Link Media, który mówi nam, że dwa pliki z tego projektu nie mogą być odnalezione w, swojej oryginalnej, w swoim oryginalnym miejscu. Ponieważ program ma bardzo fajną wyszukiwarkę, która pozwoli nam zlokalizować te pliki, zanim jednak to zrobię, omówię dokładnie, co się stanie w momencie, kiedy uruchomimy taki projekt, gdzie pliki są nieznalezione, czyli pliki są po prostu offline. Na dole mamy dwie możliwości do wyboru. Jeżeli kliknę offline all, dam do zrozumienia, że wszystkie pliki, które są tutaj pokazane w tym oknie, mają być pokazane jako pliki offline. Jeżeli kliknę offline, to jest tylko dla danego pliku, czyli na przykład dla tego pliku ustawię tryb offline i następnie program się zapyta, co ma zrobić z tym plikiem. Ponieważ na Potrzeby naszego kursu na początek kliknę offline all. Jeżeli to kliknę, zauważmy, że w oknie projektu moje pliki są tutaj faktycznie wyświetlone, jednakże nie mają już swojej ikonki, tylko mają taką kartkę ze znakiem zapytania. Oznacza to, że pliki nie zostały znalezione. I w oknie podglądu dostajemy informację w paru językach, taką na czerwonym tle, która też mówi, że media, które były użyte na tej sekwencji, nie są odnalezione i nie ma ich w oryginalnym miejscu, w którym program ma ich szukać. Możemy oczywiście bardzo łatwo znaleźć pliki, których poszukujemy. Możemy kliknąć prawym przyciskiem myszy na pliku, który jest aktualnie offline, wybrać Link Media. Ponownie otworzy nam się dokładnie to samo okno, które mieliśmy na samym początku i tym razem kliknę sobie tutaj przycisk Locate. Teraz mogę podać folder, w którym podejrzewam, że te pliki mogą się znaleźć. Na przykład podam cały folder temp i kliknę search. Program teraz znajdzie, sam znajdzie, czy to są te pliki. Zauważmy, że możemy ponownie podejrzeć, czy to są faktycznie te pliki, które były wcześniej. Zaznaczam sobie pierwszy plik i klikam ok. W tym momencie zauważmy, że... W oknie projektu pojawiła mi się ponownie już ikonka z kliszą, oznacza to, że plik jest znaleziony. Jeżeli przesunę moim suwakiem, no to oczywiście plik trafił na swoje miejsce. W sytuacji, gdy tych plików mam więcej, 10, 20, mogę zaznaczyć z klawiszem Shift wszystkie pliki, kliknąć prawym przyciskiem myszy i kliknąć Link Media. I tym razem ponownie, chociaż tutaj już mam jeden plik znaleziony, dlatego pokazało mi tylko jeden plik, ponownie mogę kliknąć Locate i znaleźć te pliki. Co ciekawe, możemy podać cały dysk twardy, na przykład jeżeli wiemy, że gdzieś jest on na naszym dysku na przykład E, możemy podać cały dysk E i wtedy cały dysk będzie przeszukiwany. Oczywiście może trwać to bardzo długo w zależności od tego jaki ten duży ten dysk macie i jaka jest jego szybkość. Niemniej jednak muszę przyznać, że jeżeli ten plik znajduje się na Waszej partycji, którejś program zdecydowanie go znajdzie, ponieważ szuka nie tylko po, tak jak widzicie tutaj możemy zaznaczyć, czy możemy szukać po nazwie, po Szerzeniu, ale też będzie szukał porozdzielczości, czy zgadza się rozdzielczość naszego pliku, czy zgadza się ilość klatek i czy zgadza się oczywiście długość. Także właściwie muszę przyznać, że program jest praktycznie nieomylny w kwestii znalezienia odpowiedniego pliku, który został gdzieś zagubiony bądź gdzieś indziej przeniesiony. W sytuacji, kiedy na chwilkę zamknę mój projekt, close project, nie będę zapisywał, w sytuacji, gdy otworzę na samym początku mój projekt, czyli w tym wypadku i mam te dwa brakujące pliki, mogę już tutaj zlokalizować je, kliknąć, kliknąć locate i oczywiście szukać obydwóch plików w ten sam sposób, jakbym uruchomił z mediami, które są offline.